Siły powietrzne świata. Bombowiec B-2 przenika nad terytorium nieprzyjaciela, unikając wykrycia przez radar. W maszynie tej zastosowano najnowocześniejszą technologię stealth. Amerykańskie bombowce. Z hinduskiego eposu Mahabharata, powstałego około 500 lat przed naszą erą, dowiadujemy się, że wrogowie Kryszny namówili demona imieniem Mayadanava, aby zbudował latające miasto z żelaza i zniszczył przy jego użyciu Dwarakę, miasto należące do Kryszny. Demon miotał z nieba kamienie, kłody, pioruny i węże. Upłynęło wiele stuleci, nim jezuita i fizyk amator Francesco Lana de Terzi wskrzesił ideę bombardowań z powietrza. W roku 1670 zaprojektował statek unoszony w powietrzu przez cztery kule próżniowe. Terzi uznał jednak, że Bóg nigdy nie pozwoli zbudować machiny, która mogłaby bezkarnie niszczyć całe miasta. Minęło jeszcze ponad 100 lat, nim ludzkość stworzyła środki umożliwiające bombardowanie z powietrza. W listopadzie 1782 roku w Awinionie niejaki Joseph Montgolfier, z zawodu papiernik, wypróbował urządzenie, dzięki któremu ludzie wyruszyli na podbój przestworzy. Montgolfier poszywał jedwabne koszule i wypełnił tę powłokę rozgrzanym powietrzem. Tak powstał pierwszy statek latający lżejszy od powietrza. Czternastego października 1783 roku Joseph Montgolfier i jego brat Etienne odbyli pierwszy lot swoją Montgolfierą. Lot trwał 4,5 minuty, osiągnięto wysokość ponad 25 metrów. 10 lat później Joseph Montgolfier wpadł na pomysł, że balon można zastosować w walce. Aerostaty miały posłużyć do tłumienia buntów wybuchających na prowincji. Idea została zarzucona, jednak Josepha Montgolfiera uznać wypada za twórcę pierwszej praktycznej koncepcji ataku powietrznego. Pierwsze bomby zrzucono z powietrza w latach 1840. Henryk Tracy Coxwell zademonstrował metody bombardowania z balonu przedstawicielom rządów angielskiego i pruskiego. Wojskowi notable sceptycznie odnieśli się do jego pomysłów. Projekt wzbudził natomiast zainteresowanie Austriaków i to oni właśnie wykonali pierwsze w historii bombardowanie z powietrza. Podczas oblężenia Wenecji w roku 1849 wysłali nad miasto flotylę bezzałogowych Montgolfier obciążonych 15-kilogramowymi bombami. Zniszczenia były minimalne, ale atak złamał morale włoskich oddziałów. Pomimo piorunującego efektu psychologicznego bombardowań powietrznych, wojskowi nie kwapili się do wykorzystania balonów na szerszą skalę. Aerostaty były zbytnio uzależnione od pogody. Używano ich głównie do obserwacji i okazjonalnego zrzucania bomb. Postęp w tej dziedzinie nastąpił dopiero po pierwszym locie maszyny cięższej od powietrza, skonstruowanej przez braci Wright. Ich samolot Wright Flyer umożliwiał wykonanie przelotów w pełni kontrolowanych. Wkrótce pomyślano o zastosowaniu nowego wynalazku do bombardowania. W roku 1911 w Stanach Zjednoczonych wykonano eksperymentalne zrzuty bomb z samolotu Wright Flyer należącego do armii. W tym samym roku pewien włoski porucznik pilotujący Blériota 11 obrzucił wiązkami granatów tureckie pozycje w Afryce Północnej. Było to pierwsze bojowe bombardowanie z maszyny cięższej od powietrza. Jednak nawet te pierwsze sukcesy nie przekonały wojskowych konserwatystów do tego, że samolot może być skuteczną bronią ofensywną. Po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda w roku 1914 w Europie rozpętała się wojna. Generałowie zamierzali prowadzić ją przy użyciu tradycyjnych rodzajów wojsk – piechoty, kawalerii i artylerii.
Samolotów używano początkowo głównie do obserwacji i korygowania ognia artylerii. Każde z europejskich mocarstw liczyło na szybkie zwycięstwo, ale wkrótce ich armie wplątały się w krwawą wojnę pozycyjną. Zdarzało się, że jednego dnia ginęło po 20 tysięcy żołnierzy. Poszukiwano nowych rodzajów uzbrojenia, które pozwoliłyby przełamać impas. Pierwsze bombardowania tej wojny zostały przeprowadzone nie przez samoloty, lecz przez aerostaty niemieckie sterowce. Twórcą tych olbrzymich statków powietrznych był hrabia Ferdynand von Zeppelin. Mogły one przenosić wiele ton bomb na odległość znacznie przekraczającą zasięg ówczesnych samolotów. Latały na dużych wysokościach i były bardzo ciche. 6 sierpnia 1914 roku niemiecki sterowiec Z-6 zrzucił 13 bomb na fort broniący miasta Liège. Zeppeliny wykorzystywano do nalotów, które miały steroryzować ludność Wielkiej Brytanii. Dowódcy Antanty docenili zagrożenie ze strony sterowców i wypracowali taktykę ich zwalczania. Brytyjczycy postanowili zaatakować hangary Zeppelinów na terytorium Niemiec. Miesiąc po nalocie na Liège niewielka eskadra dwupłatowców typu Sopwith, wyposażonych w prymitywne wyrzutniki bombowe, pojawiła się nad bazą sterowców w Düsseldorfie. Maszyny przenosiły po dwie bomby 10-kilogramowe. Udało im się zniszczyć nieukończonego Zeppelina Z-9. Początkowo zadowalano się ręcznym zrzucaniem lekkich bomb i ołowianych strzał. Wkrótce jednak powstały wyspecjalizowane samoloty bombowe. Sformułowano dwie koncepcje bombardowań powietrznych. Dały one początek dwóm rodzajom lotnictwa bombowego, taktycznemu i strategicznemu. Celem bombardowań strategicznych, prowadzonych przy użyciu ciężkich maszyn, było złamanie potencjału przemysłowego i militarnego przeciwnika. Niemcy przekonali się wkrótce, że powolne Zeppeliny są bezbronne wobec ataków myśliwców. Aby kontynuować kampanię nalotów, zbudowali serię wielosilnikowych bombowców zaprojektowanych specjalnie do ataków strategicznych. Skoordynowane, dzienne rajdy bombowców typu Gotha, G4 i G5 spowodowały śmierć wielu brytyjskich cywilów. Maszyny typu Gotha, osiągające prędkość blisko 150 km na godzinę i pułap blisko 7000 metrów, były wówczas skuteczną bronią. Brytyjczycy podjęli kroki odwetowe. Dowódca ich służby powietrznej, Sir Hugh Trenchard, zamówił u konstruktora lotniczego Frederica Handley Page'a samolot, który miał być zdolny do sparaliżowania przeciwnika. Tak powstały bombowce Handley Page 0-100 i 0-400. Wprowadzony do służby we wrześniu 1917 roku. 0-400 miał rozpiętość ponad 30 metrów. Jego zasięg wynosił ponad 1200 km. Maszyna zabierała 16 bomb 50-kilogramowych. Dzięki temu samolotowi Brytyjczycy mogli atakować cele na terytorium Niemiec. W roku 1917 Stany Zjednoczone włączyły się do wojny. Amerykański Korpus Ekspedycyjny początkowo nie dysponował własnym lotnictwem. Armia amerykańska już w 1909 roku zakupiła samolot Wright Flyer i przeznaczyła $150 rocznie na paliwo i obsługę techniczną maszyny. Jednak w późniejszym okresie Amerykanie pozostali daleko w tyle za Europejczykami. Dowódcy US Army twierdzili, że samolot nadaje się tylko do rozpoznania. A jednak znalazł się wśród nich młody, niekonwencjonalnie myślący oficer, który uznał, że przyszłość lotnictwa wojskowego należy do bombowców. Major William Billy Mitchell przybył do Europy kilka miesięcy przed korpusem ekspedycyjnym, aby obserwować użycie sił powietrznych na froncie zachodnim. To on namówił generała Pershinga, dowódcę wojsk amerykańskich, do utworzenia jednostek lotniczych. Pershing doceniał przydatność samolotów myśliwskich i rozpoznawczych, jednak nie widział potrzeby posiadania bombowców. Dysponował bowiem wystarczającym wsparciem artyleryjskim. Maszyny myśliwskie, rozpoznawcze i obserwacyjne wykazały swoją przydatność podczas wojny pozycyjnej. Natomiast bombowce strategiczne
uważano za zbyt drogie i mało skuteczne. Dlatego ilościowa proporcja maszyn myśliwskich, rozpoznawczych i bombowych, zamówionych przez armię amerykańską, wynosiła odpowiednio 3 do 5 do 2. Amerykanie postanowili zakupić 50 włoskich bombowców Caproni i 50 brytyjskich Handley Page'ów. Maszyny wyposażono w 400-konne silniki Liberty V-12. Wkrótce do samolotów zagranicznej budowy dołączyły pierwsze bombowce skonstruowane w Ameryce, typu Glenn Martin GMB. Układem konstrukcyjnym GMB przypominał Handley Page'a. Miał śmigła ciągnące i dwupłatowe skrzydła składane do tyłu. Był jednak znacznie silniej uzbrojony. Miał 5 karabinów maszynowych. GMB był pierwszym z serii bombowców firmy Martin. Samolot ten nie zdążył wziąć udziału w działaniach I wojny światowej. W trakcie 4-letniego konfliktu samoloty przeobraziły się z niezdarnych dziwadeł w groźne maszyny osiągające prędkość ponad 250 km na godzinę i pułap 7000 metrów. Po zakończeniu wojny w amerykańskich siłach zbrojnych dominowała frakcja niechętna rozbudowie lotnictwa. Skończyła się wojna, która miała położyć kres wszystkim wojnom. Nie spodziewano się nowego konfliktu. Wstrzymano produkcję nowych maszyn, wyprzedawano nadwyżki samolotów. W roku 1919 zredukowano liczbę maszyn bojowych do 5% stanu z 1918 roku. Likwidacji sił powietrznych sprzeciwiał się generał Billy Mitchell. Oficer ten przez ostatnie 7 miesięcy wojny dowodził amerykańskim lotnictwem we Francji. W tym okresie doszedł do wniosku, że trzonem sił powietrznych muszą być bombowce strategiczne. Mitchell starał się udowodnić, że ataki lotnicze mogą odegrać decydującą rolę w działaniach wojennych. Zaproponował, żeby do próbnych bombardowań wykorzystać niemieckie okręty przejęte zgodnie z postanowieniami traktatu pokojowego i przeznaczone na złom. W siłach zbrojnych rozgorzała debata nad tym, czy samolot może zatopić okręt. US Navy nie kwapiła się z wydaniem zdobycznych jednostek, jednak Mitchell postawił na swoim. 2 czerwca 1921 roku jego eskadry rozpoczęły serię ćwiczebnych nalotów na okręty zakotwiczone u brzegów Virginii. Oficerowie marynarki upierali się, że pancernik jest odporny na atak z powietrza. 21 lipca flota bombowców, składająca się głównie z samolotów typu Martin, wzbiła się w powietrze. Test przeprowadzono w obecności generała Pershinga oraz przedstawicieli marynarki i prasy. Samoloty uzbrojone były w bomby 450 i 900 kg. Niemiecki okręt liniowy, Ostfriesland, uległ już po 2 atakach bombowych. Kilogramowa bomba trafiła w pokład okrętu. Ostfriesland przewrócił się na burtę i poszedł na dno. Mimo to dowództwo armii i marynarki nadal kwestionowało przydatność bojową lotnictwa. A jednak doświadczeń Mitchella nie sposób było zignorować. Utorowały one drogę rozwojowi lotnictwa strategicznego. W roku 1926 budżet lotnictwa wzrósł do kilkudziesięciu milionów dolarów. Rozgorzało współzawodnictwo pomiędzy firmami produkującymi maszyny o coraz lepszych osiągach. Przez blisko dekadę rdzeń amerykańskiego lotnictwa bombowego stanowiły samoloty serii Keystone. Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych niewiele różniły się one od maszyn typu Gotha czy Martin GMB.
W roku 1931 pewna mała, lecz dynamiczna firma rzuciła wyzwanie konkurencji. Skonstruowany przez Boeinga YB-9 Death Angel był wolnonośnym dolnopłatem z podwoziem wciąganym w locie. Armia otrzymała 7 maszyn seryjnych typu B-9. Traktowano je jako samoloty przejściowe. Boeing był znacznie szybszy od niezdarnego Keystone'a. Osiągał 300 km na godzinę. Wkrótce jednak ustąpił pierwszeństwa nowej konstrukcji firmy Martin Aircraft. XB-10 opierał się na podobnych założeniach jak samolot Boeinga. Jego podwozie główne wyposażono w hamulce. Samolot miał śmigła o zmiennym skoku i przeszkloną obrotową wieżyczkę dziobową. Chroniła ona przedniego strzelca przed wiatrem. B-10 osiągał bowiem zawrotną jak na te czasy prędkość ponad 330 km na godzinę. W roku 1934 10 samolotów B-10 wykonało przelot z Seattle na Alaskę. Maszyny te były szybsze od większości współczesnych im myśliwców. Wysoki pułap pozwalał im uniknąć ognia artylerii przeciwlotniczej. Boeing B-10 wyznaczył nowe standardy w cywilnej i wojskowej technologii lotniczej. Samoloty tego typu nigdy nie wzięły udziału w walce w barwach lotnictwa USA. Uczestniczyły natomiast w akcjach pomocy humanitarnej. Zrzucały zaopatrzenie dla ofiar powodzi. Tymczasem armia opublikowała wymagania stawiane nowemu bombowcowi. Wojskowi planowali zakupić maszynę o jeszcze większym zasięgu i udźwigu. Firma Boeing zainwestowała wszystkie rezerwy finansowe w budowę maszyny noszącej oznaczenie Model 299. Jej konstrukcja opierała się na rozwiązaniach sprawdzonych w udanym samolocie pasażerskim Boeing 247. Model 299 po raz pierwszy wzbił się w powietrze 28 lipca 1938 roku. Ta czterosilnikowa maszyna osiągała pułap 8000 metrów i prędkość blisko 380 km na godzinę. Jej udźwig wynosił 2 tony, 4 razy więcej niż udźwig samolotu B-10. Boeing 299 miał silne uzbrojenie obronne, 5 karabinów maszynowych, dzięki czemu zyskał przydomek latającej fortecy. Prototyp maszyny pokonał bez międzylądowań trasę o długości ponad 3300 km z Seattle do Dayton w stanie Ohio. Średnia prędkość podczas tego przelotu wyniosła ponad 372 km na godzinę, niewiele mniej niż maksymalna prędkość Boeinga P-26, najszybszego wówczas myśliwca amerykańskiego korpusu lotniczego. 30 października 1935 roku prototyp modelu 299 uległ zniszczeniu przy starcie w wyniku błędu pilota. Pomimo tej katastrofy armia zamówiła pierwszą serię próbną 13 maszyn. Samolot otrzymał oznaczenie YB-17. Był o tonę cięższy i 2 metry dłuższy od prototypu. Prędkość maksymalna wzrosła do ponad 400 km na godzinę. Pułap samolotu wynosił ponad 10 tysięcy metrów. Pierwsze egzemplarze YB-17 dostarczono w 1937 roku. B-17B, pierwsza wersja produkowana seryjnie dla jednostek liniowych, dzięki zastosowaniu sprężarek doładowujących osiągała prędkość ponad 480 km na godzinę i pułap ponad 11 tysięcy metrów. Zasięg maksymalny wynosił 5600 km. B-17 wyposażono w doskonałe celowniki bombardierskie typu Norden. Maszyny te stały się podstawowym sprzętem amerykańskiego lotnictwa bombowego. W roku 1940, kiedy pierwsze B-17B trafiły do jednostek, w Europie trwała już wojna. Samoloty w wersji B-17C, dostarczone RAF-owi jako pierwsze latające fortece, wzięły udział w działaniach bojowych w czerwcu 1941 roku. Brytyjczycy nie byli zadowoleni z tych maszyn. 7 grudnia 1941 roku 360 samolotów bojowych wystartowało z pokładów japońskich lotniskowców dowodzonych przez admirała Nagumo. Maszyny te zaatakowały amerykańską bazę morską w Pearl Harbor.
Straty Amerykanów były bardzo ciężkie. Zginęło 2400 osób, zatopiono lub uszkodzono 19 okrętów, w tym wszystkie stacjonujące w bazie pancerniki. Zniszczeniu uległo 120 samolotów. Atak na Pearl Harbor wciągnął USA do wojny. Samoloty B-17 stanowiły wówczas rdzeń nielicznego jeszcze amerykańskiego lotnictwa bombowego. Do czasu wprowadzenia myśliwców eskortujących dalekiego zasięgu B-17 ponosiły ciężkie straty. Jednak latające fortece zasłynęły tym, że były w stanie powrócić do bazy nawet przy bardzo poważnych uszkodzeniach. Późniejsze wersje fortecy, uzbrojone w 13 wielkokalibrowych karabinów maszynowych i przenoszące po 2 tony bomb, odegrały kluczową rolę w ofensywie lotniczej przeciwko III Rzeszy. Zbudowano ponad 12 500 sztuk B-17. Walnie przyczyniły się do zniszczenia hitlerowskiej machiny wojennej. Innym ciężkim bombowcem używanym przez Amerykanów podczas II wojny światowej był Consolidated B-24 Liberator. Miał on zastąpić B-17, którego konstrukcja pochodziła z lat 30. Liberator wykonał swój pierwszy lot 29 grudnia 1939 roku. B-24 był nieco szybszy od B-17, miał większy udźwig i zasięg. Liberator cechował się mniejszą odpornością na uszkodzenia niż latająca forteca. Mimo to maszyny te służyły aż do końca wojny na wszystkich teatrach działań. Olbrzymi zasięg Liberatora predestynował go do służby na Pacyfiku. Liberatory były pierwszymi maszynami, które umożliwiły patrolowanie 300-milowego pasa wód Atlantyku, niedostępnego dotąd dla samolotów bazujących na lądzie. Obszar ten, nazywany Czarną Dziurą, był uprzednio wykorzystywany przez U-boty. Do bezkarnych ataków na aliancką żeglugę pozbawioną osłony lotniczej. Liberatory zwalczające okręty podwodne odegrały ważną rolę w bitwie o Atlantyk. Piloci cenili sobie Liberatora. Był on najliczniej produkowanym amerykańskim samolotem bojowym. Zbudowano ponad 18 tysięcy sztuk. Jednak maszyna ta nie dorównała popularnością latającej fortecy. Miała pułap niższy, mniej więcej o 2000 metrów. Dlatego była łatwiejsza do przechwycenia. Skomplikowane urządzenia tego samolotu przysparzały problemów personelowi technicznemu. Niemal natychmiast po zakończeniu wojny liberatory wycofano z jednostek bojowych. B-17 i B-24 dobrze spisywały się nad Europą. Jednak dla zapewnienia sobie pozycji mocarstwa światowego, Ameryka potrzebowała bombowca zdolnego do atakowania celów na drugiej półkuli. Korpus lotniczy US Army liczył się z możliwością utraty baz w Europie, dlatego złożył zamówienie na bombowiec zdolny do działań międzykontynentalnych. Boeing B-29 Super Fortress miał zasięg ponad 6,5 tysiąca kilometrów. Super Fortece przeszły swój chrzest bojowy w czerwcu 1944 roku. Samolot ten wyróżniał się nowatorską konstrukcją. Miał stosunkowo duże obciążenie powierzchni nośnej.
ciśnieniową kabinę, załogi, zdalnie sterowane wieżyczki strzeleckie i analogowe przeliczniki do kierowania ogniem. Początkowo jednostki B-29 stosowały taktykę sprawdzoną przez B-17 nad Europą. Jednak okazała się ona mało skuteczna w walce z Japonią ze względu na warunki meteorologiczne i charakter celów, którymi były mało wartościowe obiekty rozproszone na znacznym obszarze. Sytuacja uległa zmianie, kiedy dowództwo 21. Dywizji Bombowej objął generał Curtis LeMay. Zmasowane dzienne i nocne naloty na Japonię potwierdziły zalety superfortecy. Piloci LeMaya operowali z wysuniętych baz na wyspach Oceanu Spokojnego. W nocy 10 marca 1945 roku przeprowadzono jeden z najbardziej niszczycielskich nalotów w historii. Wzięło w nim udział 300 samolotów B-29, każdy z nich zabrał po 5,5 tony bomb zapalających. Ich celem było Tokio. Na gęsto zaludnione miasto spadł grad bomb zapalających. Silny wiatr sprzyjał rozprzestrzenianiu się pożarów, które szalały przez całą noc. Pochłonęły one 270 tysięcy domów. Zginęły 84 tysiące osób. Zniszczenia były większe niż podczas wielkich pożarów Moskwy, Chicago, Londynu i San Francisco, razem wziętych. Japońska obrona cywilna nie była w stanie im zapobiec. LeMay zapowiedział swoim zwierzchnikom, że przy takiej skuteczności nalotów Japonia skapituluje po 6 miesiącach. Jego załogi udowodniły, jak wielką potęgą jest lotnictwo bombowe. Następny krok na drodze rozwoju lotnictwa strategicznego przerósł nawet oczekiwania LeMaya. Stany Zjednoczone użyły najbardziej niszczycielskiej broni w historii. B-29 stał się pierwszym nosicielem bomby atomowej. Był w tym okresie jedyną maszyną nadającą się do tego zadania. 6 sierpnia 1945 roku samolot B-29 Enola Gay zrzucił bombę jądrową na Hiroshimę. Trzy dni później straszny los spotkał portowe miasto Nagasaki. Robert Oppenheimer, jeden z twórców broni jądrowej, tak podsumował swoją rolę. Oto stałem się śmiercią niosącą zagładę światu. Ostatnią akcją przeprowadzoną w tej wojnie przez jednostki LeMaya była demonstracja siły, tak zwane tokijskie milenium. 14 sierpnia 1945 roku 828 superfortec przeleciało w szyku bojowym nad Zatoką Tokijską. Nie zrzuciły ani jednej bomby. Akt kapitulacji Japonii podpisano, zanim maszyny te zdążyły wylądować. Bombowiec strategiczny przyczynił się do zakończenia wojny. B-29 ustanowił wiele rekordów dla samolotów o napędzie tłokowym. 19 z nich nie zostało pobitych do dzisiaj. Jednostki LeMaya udowodniły, że Stany Zjednoczone dysponują najpotężniejszym lotnictwem bombowym. W roku 1946 utworzono strategiczne dowództwo lotnicze SAC. Na jego czele stanął Curtis LeMay. W roku 1949 Związek Radziecki dokonał pierwszej eksplozji nuklearnej, łamiąc tym samym amerykański monopol atomowy. Zważywszy na niszczycielską potęgę broni jądrowej, nie można już było myśleć o zwycięstwie wojennym w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Brytyjski marszałek Bernard Montgomery zauważył, nic godnego uwagi nie może się utrzymać na obszarach, na których nastąpiła eksplozja tej broni. Rok wcześniej do jednostek SAC, będących teraz częścią US Air Force, jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, trafiły pierwsze bombowce Convair B-36. Samoloty te zamówiono w czasie II wojny światowej. Miały służyć do rajdów transatlantyckich, gdyby Wielka Brytania została opanowana przez Hitlera. To była imponująca maszyna. 6 silników tłokowych o mocy 3,5 tysiąca koni mechanicznych każdy napędzało śmigła pchające o średnicy prawie 6 metrów. W
komorze bombowej o długości prawie 22 metrów mieściła się 5-tonowa bomba nuklearna lub blisko 40 ton bomb konwencjonalnych. Rozpiętość skrzydeł B-36 wynosiła ponad 70 metrów. To więcej niż długość pierwszego przelotu maszyny braci Wright. Inne samoloty wydawały się przy nim niewielkie, dlatego B-29 zostały przeklasyfikowane na średnie bombowce. B-36 Peacemaker, uspokajacz, stał się narzędziem nowej amerykańskiej strategii nuklearnego odstraszania. Zakładała ona zmasowane uderzenie odwetowe siłami jednostek B-36. Peacemaker był w stanie wykonać 30-godzinne loty na dużej wysokości w temperaturze kilkudziesięciu stopni poniżej zera. Budowa hermetycznego kadłuba o tak dużych rozmiarach była zbyt skomplikowanym zadaniem, dlatego maszyna otrzymała dwie mniejsze kabiny ciśnieniowe, rozdzielone komorą bombową. W przedniej kabinie znajdowały się miejsca dwóch pilotów, bombardiera obsługującego radar, nawigatora, inżyniera pokładowego, dwóch radiotelegrafistów i trzech strzelców. W tylnej kabinie siedziało pięciu strzelców. Tunel ciśnieniowy prowadzący przez komorę bombową umożliwiał przemieszczanie się pomiędzy kabinami. Owiewka pod kadłubem kryła w sobie antenę radaru K1. Umożliwiał on prowadzenie celnego bombardowania w dowolnych warunkach pogodowych, czy prędkości i wysokości lotu dwukrotnie większych niż we wcześniejszych bombowcach. Uzbrojenie defensywne składało się z 16 działek kalibru 20 mm. Dla chwilowego zwiększenia prędkości maszyny wyposażono ją w 4 silniki turboodrzutowe General Electric J-47, umieszczone parami w gondolach podskrzydłowych. Amerykanie mieli nadzieję, że dzięki 6 silnikom tłokowym i 4 odrzutowym Peacemaker zdoła wymknąć się rosyjskim myśliwcom przechwytującym. Krytycy tej maszyny podkreślali, że olbrzymi B-36 zostanie wykryty przez radar już na dalekich podejściach i że rosyjskie myśliwce będą miały dość czasu, żeby wspiąć się na odpowiedni pułap i przechwycić tę niezgrabną maszynę. Aby zapewnić osłonę B-36, Amerykanie powrócili do koncepcji myśliwca przewożonego na pokładzie maszyny, nosiciela. Testowane już w latach 30. na pokładzie sterowca Akron, należącego do US Navy. Firma McDonnell Douglas skonstruowała specjalnie do tego celu przeznaczony myśliwiec XF-85 Goblin. Na filmie widać, jak oblatywacz usiłuje zaczepić maszynę na trapezoidalnym wysięgniku pod kadłubem B-29. Miotany turbulencją myśliwiec zderzył się z nosicielem. Osłona kabiny została rozbita. Jednak pilot zdołał wylądować. Odniósł niewielkie obrażenia. Peacemakery zostały następnie przetestowane do przenoszenia myśliwców F-84. System ten nazywał się FICON i miał służyć do wydłużenia zasięgu samolotów taktycznych. Zrezygnowano z niego na rzecz tankowania w powietrzu. Ostatni B-36 został wycofany z jednostek liniowych 9 lutego 1959 roku. W roku 1950 wybuchła wojna koreańska. Amerykanie wykorzystali w tym konflikcie bombowce B-29 stacjonujące od zakończenia II wojny światowej w Japonii i na Okinawie. Ich działania nie przyniosły sukcesu, ponieważ w Korei Północnej brakowało celów dla bombowców strategicznych. Maszyn używano więc do wsparcia wojsk lądowych i do izolacji pola walki. Nie odegrały zbyt dużej roli w działaniach. Konstruktorzy Boeinga po zapoznaniu się ze zdobycznymi odrzutowcami niemieckimi docenili zalety skośnego skrzydła. Już w czerwcu 1946 roku przystąpiono do budowy dwóch prototypów bombowca o napędzie odrzutowym. XB-47 Stratojet wyposażony był w 6 silników turboodrzutowych, umieszczonych w podskrzydłowych gondolach starannie zaprojektowanych pod względem aerodynamiki. Dzięki temu oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów w samolocie można było zastosować skrzydło o bardzo cienkim profilu i niewielkim oporze. Pozbawione instalacji przeciwoblodzeniowej. Stratojet osiągał prędkość 960 km na godzinę, nie mniejszą niż myśliwce z tego okresu.
Mógł przenosić 10-tonową bombę jądrową lub 16 bomb 450-kilogramowych. Uzbrojenie defensywne składało się z podwójnie sprzężonych najcięższych karabinów maszynowych kierowanych radarem. Konflikt koreański spowodował wzrost wydatków zbrojeniowych. Uruchomiono największy po wojnie program budowy bombowców. Amerykańskie siły powietrzne składały zamówienia na kolejne partie B-47. Do roku 1952 dostarczono 400 maszyn tego typu i kontynuowano ich produkcję równolegle w trzech fabrykach. Bombowce odrzutowe zużywały dużo paliwa, dlatego przystosowano je do tankowania w powietrzu. Latająca cysterna KC-97 miała jeszcze napęd tłokowy. Podczas przetaczania paliwa leciała z prędkością niewiele wyższą od prędkości przeciągnięcia B-47. Stwarzało to poważne niebezpieczeństwo, dlatego Boeing rozpoczął pracę nad odrzutowym samolotem tankującym. Firma na własne ryzyko zainwestowała znaczne środki. Zbudowano prototyp o nazwie Dash-80. Wersja wojskowa otrzymała oznaczenie KC-135. W zbiornikach tej maszyny mieści się łącznie 113 tysięcy litrów paliwa. Jej prędkość wynosi ponad 980 km na godzinę, a zasięg do przebazowania 14 tysięcy km. Na bazie tego płatowca zbudowano także samolot transportowy, maszynę dozoru radiolokacyjnego i latające stanowisko dowodzenia Looking Glass. Looking Glass to jakby zwierciadlane odbicie naziemnego stanowiska dowodzenia strategicznymi siłami jądrowymi, gotowe do działania w razie zniszczenia instalacji lądowych. Maszyny tego typu dyżurowały na zmianę w powietrzu, bez przerwy przez 29 lat, aż do upadku Związku Radzieckiego. Zwrotny, lecz trudny w pilotażu B-47 budził wśród pilotów zarówno sympatię, jak i obawy. Wraz z systemem tankowania w powietrzu maszyna ta zapewniła SAK możliwość prowadzenia działań w skali globalnej. Produkcja B-47 zakończyła się w 1957 roku po dostarczeniu 2000 maszyn. Stany Zjednoczone dysponowały już potężnym straszakiem, ale Curtisa LeMaya to nie zadowalało. Generał doceniał zalety B-47, uważał jednak, że maszyna ta nie pozostanie w służbie zbyt długo. Dlatego zamówił większy i bardziej zaawansowany aerodynamicznie samolot Boeing B-52 Stratofortes. Po II wojnie światowej alianci przejęli niemieckie pociski rakietowe V2. Na bazie ich konstrukcji opracowano nowe, doskonalsze środki przenoszenia broni jądrowej. Międzykontynentalne pociski balistyczne, tak zwane ICBM, są w stanie dostarczyć głowicę nuklearną do dowolnego punktu na kuli ziemskiej. Rozwój technologii rakietowej postawił pod znakiem zapytania celowość utrzymywania floty bombowców załogowych. A jednak samoloty bombowe mają szereg zalet. Uderzenia na bazy naziemne nie są w stanie wyeliminować maszyn dyżurujących w powietrzu. Co ważniejsze, bombowce zawsze można zawrócić. Samoloty bombowe krążące na obrzeżach nieprzyjacielskiej przestrzeni powietrznej to skuteczny środek nacisku. Związek Radziecki dysponował licznymi pociskami balistycznymi, ale utrzymywał także bombowce. Ten Tu-95BR, przechwycony nad Alaską przez amerykańskie F-15, został grzecznie odeskortowany poza terytorium USA. B-52 jest doskonałym nosicielem pocisków rakietowych. Umożliwiają one bombowcom wykonanie ataku spoza zasięgu nieprzyjacielskiej obrony przeciwlotniczej. Stratofortece SAK, gotowe zadać śmiertelny cios potencjalnemu agresorowi, dyżurowały w powietrzu 24 godziny na dobę.
Prace nad tą maszyną rozpoczęły się już w 1948 roku. Swój pierwszy lot wykonała 15 kwietnia 1952 roku. Jej napęd stanowiło 8 silników odrzutowych J-57, podwieszonych pod skrzydłami o skosie 35 stopni. Pierwszy egzemplarz seryjny wzbił się w powietrze 4 sierpnia 1954 roku. Samolot miał stać się nosicielem bomby termojądrowej. Jego prędkość maksymalna wynosiła ponad 950 km na godzinę, a promień działania ponad 7000 km. Stratoforteca mogła przenosić 24 tony bomb. Partyzantka wspierana przez komunistyczny rząd północy rozpoczęła działania zbrojne przeciwko władzom Wietnamu Południowego. Stany Zjednoczone, zaniepokojone ekspansją bloku wschodniego, udzieliły wsparcia południowo-wietnamskim sojusznikom. B-52 wykonywały nad Azją Południowo-Wschodnią naloty dywanowe i misje bezpośredniego wsparcia przy użyciu broni konwencjonalnej. Stratofortece siały grozę wśród partyzantów w Wietkongu. Do roku 1971 lotnictwo amerykańskie i południowo-wietnamskie zrzuciło 6 milionów ton bomb, trzykrotnie więcej niż na Niemcy w czasie II wojny światowej. 90% tego ładunku zrzucono na terytorium Wietnamu Południowego w ramach zwalczania partyzantki Wietkongu. W trakcie operacji Linebacker II stratofortece wykonały 729 lotów bojowych nad Hanoi i portowe miasto Haiphong. Wojna wietnamska potwierdziła zalety B-52. Lipca 1965 roku myśliwiec F-4C Phantom został zestrzelony pociskiem kierowanym ziemia-powietrze typu S-75. Był to pierwszy z wielu amerykańskich samolotów zniszczonych w ten sposób nad Wietnamem. Duże, niezgrabne bombowce stanowiły wyśmienity cel dla rakiet klasy ziemia-powietrze. Amerykanie już od pewnego czasu pracowali nad maszynami na tyle szybkimi, aby umknąć nie tylko myśliwcom, ale i rakietom. Pierwszym takim samolotem był Convair B-58 Hustler, naddźwiękowy bombowiec oblatany w listopadzie 1956 roku. Kolejną, jeszcze ambitniejszą konstrukcją był olbrzymi North American XB-70 Valkyrie, osiągający prędkość 3 Macha. Maszyna ta miała układ kaczki ze skrzydłami Delta. Pod kadłubem znalazły się obudowy 6 silników odrzutowych, tak zwany sześciopak. Valkyrie otrzymał specjalnie ukształtowany kadłub i odchylane w dół końcówki skrzydeł. Rozwiązania te umożliwiły wykorzystanie fali uderzeniowej powstającej w locie naddźwiękowym do zwiększenia siły nośnej. Odchylane końcówki skrzydeł poprawiły stateczność maszyny przy dużych prędkościach. Bombowiec osiągający prędkość 3 Macha stanowił poważne zagrożenie dla Rosjan. Przystąpili oni do prac nad MiG-25, samolotem myśliwskim zdolnym do przechwycenia Valkyrie. Podczas jednego z lotów próbnych XB-70, towarzyszący mu w charakterze maszyny obserwacyjnej myśliwiec F-104, został porwany potężnym wirem wytwarzanym przez skrzydła Delta. Doszło do kolizji. Obydwa samoloty rozbiły się.
Zestrzelenie amerykańskiego samolotu rozpoznawczego U-2 lecącego na wysokości blisko 20 km nad Związkiem Radzieckim dowiodło, że nawet tak wysoki pułap nie chroni przed pociskami ziemia-powietrze. Wywiad amerykański ustalił, że Rosjanie zbudowali gęstą sieć dozoru radiolokacyjnego i poczynili duże postępy w technologii pocisków kierowanych. W tej sytuacji nawet szybkie bombowce latające na dużej wysokości były narażone na zestrzelenie. Firma Rockwell wyposażyła swój naddźwiękowy bombowiec B-1 w system omijania przeszkód terenowych, umożliwiający wykonywanie lotów na minimalnej wysokości poniżej strefy wykrywania radarów. Podobne urządzenie otrzymał także samolot General Dynamics F-111 przeznaczony do lotniczej izolacji pola walki. Taktyka lotów na małej wysokości jest uznawana za najskuteczniejszy sposób wykonania tego typu zadań. B-1, podobnie jak F-111, ma skrzydła o zmiennym skosie. Podczas startu i lądowania skrzydła są rozłożone. Kąt skosu zwiększa się, kiedy maszyna mknie z prędkością 2 macha. B-1 Lancer jest znacznie mniejszy od B-52, ale przenosi dwukrotnie więcej bomb niż stratoforteca. Dzięki smukłym liniom płatowca i pokryciom absorbującym energię, wiązki radaru obraz B-1 na ekranach stacji radiolokacyjnych jest stukrotnie mniejszy niż obraz B-52. Mimo oczywistych zalet B-1, administracja Cartera wstrzymała realizację tego programu. Prezydent Reagan polecił wznowić pracę nad maszyną. Nowa wersja otrzymała oznaczenie B-1B. Amerykańskie firmy Lockheed i Northrop przodują w pracach nad samolotami trudno wykrywalnymi, wykonanymi w tzw. technologii stealth. Od roku 1975 Lockheed prowadził prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których powstał pierwszy samolot trudno wykrywalny F-117. Maszyna, ujawniona po 8 latach od rozpoczęcia programu, zaintrygowała opinię publiczną niezwykłym rombowym kształtem płatowca. Pomimo myśliwskiego oznaczenia, F-117 jest lekkim bombowcem, przenoszącym uzbrojenie precyzyjne w wewnętrznym luku. Podczas wojny w Zatoce samoloty tego typu wykonały setki udanych lotów bojowych, niszcząc znaczny procent najważniejszych celów. Prawdopodobnie nigdy nie zostały wykryte przez radary irackiego systemu obrony przeciwlotniczej. Konkurująca z Lockheedem firma Northrop zbudowała bombowiec B-2 Spirit. W odróżnieniu od kanciastego F-117, płatowiec tej maszyny charakteryzuje się bardzo płynnymi liniami. Zapewniają one minimalną skuteczną powierzchnię odbicia. W przenośni mówi się, że jeśli na ekranie radaru B-2 wygląda jak pszczoła, to stary B-52 jak średniej wielkości dom z garażem. Zredukowano także hałas silników i zastosowano układ chłodzenia spalin dla zredukowania sygnatury termalnej. Samolot maluje się specjalną farbą. B-2 przypomina wyglądem stare latające skrzydła Northropa XB-35 i YB-49, a jednak jest to zupełnie nowa maszyna. Spirit przenosi ponad 22 tony uzbrojenia jądrowego lub konwencjonalnego. Maszyna kosztuje wiele miliardów dolarów. Po raz pierwszy została użyta w walce podczas nalotów na Jugosławię. B-2 niepostrzeżenie przenika w nieprzyjacielską przestrzeń powietrzną na dużej wysokości. Atakuje cel bronią precyzyjną i znika tak, jak się pojawił. Koszt maszyny wzbudza sensacje w mediach, ale wojskowi planiści i piloci B-2 nie mają wątpliwości, że samolot wart jest swojej ceny. Jak potoczy się ewolucja bombowca w przyszłości? Wielu ekspertów uważa, że bitwy toczone będą przy użyciu bezpilotowych aparatów latających. Inni twierdzą, że załogowe samoloty stealth utrzymają swoją pozycję.
Po niezliczonych modyfikacjach ciężki B-52 nadal odgrywa rolę jednego z podstawowych nosicieli broni konwencjonalnej – amerykańskich sił powietrznych. Stratoforteca nie jest samolotem szybkim ani trudno wykrywalnym, ale za to wytrzymałym i uniwersalnym. Podczas wojny w Zatoce zastosowano nową taktykę zaczepnych operacji lotniczych. Zamiast zasypywać bombami cele powierzchniowe, niszczono bronią precyzyjną starannie wyselekcjonowane obiekty o kluczowym znaczeniu. Precyzyjna technologia zdominuje współczesne pole walki, niezależnie od tego, czy nosicielami uzbrojenia będą maszyny załogowe czy bezzałogowe. Amerykańskie bombowce bardzo zmieniły się w ciągu swojej ponad 80-letniej historii. Nie zmieniło się tylko ich podstawowe zadanie – utrzymanie pokoju dzięki lotniczej potędze. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Adam Ryć, czytał Jan Czerniele.